Dotarliśmy na kemping, jesteśmy już ustawieni, rozłożeni, także szykujemy się, zbieramy się już na termy. Przechodzimy przez bramkę i tu już zaczynają się baseny, dmuchańce. Witamy na naszym kanale w kolejnym dniu. Tym razem przemieszczamy się z Bukowiny Tatrzańskiej na termy. Kamp Gorący Potok. Tak, zbliżamy się, gdzieś tu musimy zjechać, tak? Gdzie zjeżdżamy? Tu? Jestem na miejscu, ale gdzie tutaj się na ten kemping wjeżdża? Szukamy wjazdu na kemping. Chyba trzeba to jakoś objechać. Czy tu? Tu. Kolejki na zjeżdżalniach. Co, nikogo nie ma. Co, jak już są kolejki na zjeżdżalniach? Za tatą nikogo nie ma. Kamp, tak, tu mamy kamp. Tam. Recepcja. Tak, jest tam gdzieś, no? Dobrze. Zabaw jest. Tak, no chcemy recepcja w ogóle jest, dobra. Dotarliśmy na kemping. Jesteśmy już ustawieni, rozłożeni, także szykujemy się, zbieramy się już na termy, na basen, żeby się troszkę schłodzić, chociaż nie wiem jak ta woda, bo jak będzie ciepła, no to się nie schłodzimy, a mamy dziś naprawdę ciepło, gorąco nawet. Gorąco w gorącym potoku. Tak stoimy, tak się ustawiliśmy, rozłożyliśmy wkoło nas, a nawet jeszcze kilka parcel jest wolnych. Tak wygląda otoczenie, także nawet sporo parcel, bo tu mamy wolne naprzeciwko. Także myślę, jak tak spojrzeć, to z połowa parcel wolnych. Na parceli mamy tak prąd, mamy dostęp do prądu. Mamy również podpięcie do wody. Nasza parcela ma numer 59. Z kempingu Gorący Potok mamy tuż przy recepcji przejście na baseny. Także korzystamy z niego, mamy opaski. Wchodzę, zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Otwieramy. Przechodzimy przez bramkę i tu już zaczynają się baseny, dmuchańce. Dla dzieci super zabawa. Wiele atrakcji. Dmuchańce, zjeżdżalnie, place zabaw. Piłka wodna. Zaraz zresztą zobaczycie. Tak to wygląda. Tuż po wejściu, przekroczeniu bramek. Tu boisko do piłki wodnej. Dużo do dmuchańca, kilka dmuchańców ze zwierzęciami. No i mnóstwo trawy, mnóstwo zieleni. Trochę cienia, można się schować. Po prawej mamy plac zabaw. Z takim parkiem, gdzie można też pochodzić, korzystać z tego wszystko, jest oczywiście w cenie. Tuż obok taki większy plac zabaw wodny. Tak wygląda plac zabaw. Animacje również też mamy na tym filmie. Aquapark oczywiście. Aquapark termy. I dwie takie zjeżdżalnie. Trzy nawet. Tak. Żółta, czerwona i niebieska. Ktoś może tu śmigać, a ktoś lubi. Szafki, w których można schować rzeczy.
tu za basenem, takie termy. I to jest naprawdę ciepła woda, gorąca wręcz. I mnóstwo takich mniejszych basenów z cieplejszą wodą, ciut zimniejszą. Wygląda naprawdę fajnie, super dużo atrakcji, ale też bardzo dużo ludzi. Tu kolejny basen, kolejny źródeł, to jakiś potok. Basen tak naprawdę z barem takim, który można sobie posiedzieć, napić się. Zimne napoje są dostępne. Sauny, wyrobiny, masaże, będą tu również dostępne. Taka jest temperatura wody w tym oto basenie. O, i tu jest Anna i Kamila. Jak się podoba? Stopa. Sporo basenów, sporo atrakcji, ale też mnóstwo ludzi mamy dzisiaj. Jestem przed recepcją. Wracam właśnie z basenów. I zaraz wam pokażę, gdzie stoimy, gdzie jest nasza parcela. Stoimy prawie na końcu, w przedostatniej alejce. A tak się prezentuje kemping. Mamy budynek, gdzie są sanitariaty, jest taka kuchnia, z której można korzystać, będąc na kempingu. No i dalej mamy parcelę. A my stoimy tu. Tu jest nasze miejsce, tu jest nasza miejscówka. Zmywalnia, pralnia, toalety. Co tu mamy? Idziemy, sprawdź. Piękna, duża kuchnia, naprawdę giga, bardzo fajnie to wygląda, super. Mamy tutaj mikrofalówkę, mamy kuchenki, gdzie można podgrzać sobie jedzenie. Mamy nawet toster do podgrzania wody też, czajniki. Mamy taką dużą lodówkę. Coś można tu schować, będąc pod namiotem. No i mamy stoliki, mamy cztery takie stoliki. Każdy sześcioosobowy. Chyba najważniejszy alkomat. Tak, mamy tu alkomat. Można się sprawdzić, kosztuje 5 zł. Także ciekawe. Mamy tu pralnię. Pralka właśnie się bierze. Że jest pralnia, można skorzystać. I tu są toalety. Zmywanki, mamy prysznicę, też wyglądają prysznice. Jakieś mamy górne prysznice też, też jest jakieś pomieszczenie, w którym... Tak, tu mamy też prysznice, górne, pewnie takie awaryjne. Zimą jak przyjedziecie, tu macie suszarnia butów narciarskich. Suszarnia butów. I dzieci. Też bardzo ciekawe pomieszczenie. Chodzi się na basę. Super. W razie niepogody mamy tu mnóstwo atrakcji dla dzieciaków. Taka kuchnia. Tu mamy takie klocki do ogrzewania. Tu mamy. Tuż przy boisku mamy takie zejście do rzeczki. Mamy plażę taką. Także sprawdzimy, jak to wygląda. No to możesz w butach. Można pochodzić po wodzie. Ale lepiej w butach, wiesz? Jest plaża i rzeczka. Kupię jakieś podgrzewale. No chciałaś zimne, to masz. Tu się można ochłodzić.
Mamy taką wiatkę tu grillową, grillowo-ogniskową, także skorzystamy. Anna już idzie jeszcze kiełbachę. Skorzystamy tutaj z tych luksusów. Grillówka, posiadówka. Tutaj nie mamy. Idziemy zobaczyć, jak wygląda kino. O nie, nie. Ale chyba mu się nie chce. Dobra, wchodzimy. Mamy wieczór. Wchodzimy, zobaczymy, co teraz tu się dzieje.